Dokładnie 70 lat temu, 1 września 1945 roku, odbyła się inauguracja premierowego roku szkolnego państwowego koedukacyjnego gimnazjum i liceum, pierwszego w powojennym Koszalinie. W ciągu kolejnych lat istnienia szkoła rozwijała się i przyciągała najlepszych uczniów miasta i regionu, by w końcu stać się placówką prestiżową i legendarną, którą jest do dzisiaj. To jest legenda Koszalina od momentu, kiedy zaczęło się o niej mówić inaczej niż oficjalnie, kiedy ludzie mówili o niej, że jest klasztorem, kiedy się jej w jakiś sposób bali, czy też odczuwali pewien dystans, a potem kiedy dostrzegali, że wychodzą stąd rzeczywiście bardzo gruntownie, porządnie wykształceni ludzie, nietuzinkowi i stała się, no, powiedzmy, obiektem pożądania wielu młodych Koszalinian. Stąd cieszymy się, że to trwa przez wiele, wiele lat i że wciąż młodzi, ambitni ludzie, ciekawi świata, chcą u nas te szlify licealne zdobywać. Przez 70 lat swojego istnienia szkoła zgromadziła setki przyjaciół, a jej mury opuściło tysiące absolwentów, na co dzień rozproszonych po całym kraju i poza jego granicami. Było jasne, że dla tak dużej grupy ludzi związanych z placówką trzeba zorganizować coś szczególnego. Uroczystości jubileuszowe zostały zaplanowane na tak zwany duży tydzień, od niedzieli do niedzieli. Pomysł był taki, że chcieliśmy zaistnieć w Koszalinie nie tylko w ciągu jednego czy dwóch dni, jako że obchody 70-lecia miały mieć charakter powszechny. Chcielibyśmy, żeby miasto Koszalin zobaczyło, co to jest Libuła. Obchody jubileuszu otworzył bieg 7 poty 70-70. Siedmiokilometrowa trasa przebiegała obok historycznych budynków szkoły, a na wszystkich, którzy ukończyli bieg w czasie krótszym niż godzina, czekały pamiątkowe koszulki. W biegu wystartowało ponad 400 osób. Trasa wynosiła 7070 metrów i między innymi przebiegała szlakiem siedzib naszej szkoły. Jako że tu, gdzie w tej chwili jesteśmy, to jesteśmy dopiero od listopada 1947 roku. W ciągu 70 lat istnienia mury pierwszego liceum w Koszalinie opuściło wielu wybitnych absolwentów znanych w Polsce oraz poza jej granicami. Tych, którzy odnieśli największe sukcesy, poproszono, żeby podzielili się wiedzą oraz sekretem sukcesu ze swoimi licealnymi następcami. Jak twierdzi Rafał Janus, dyrektor Libuła, spotkania ze znanymi absolwentami to przede wszystkim motywacja dla młodych ludzi, a także pewnego rodzaju projekcja przyszłości. Oni również za kilka lat, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, mogą do nas przybyć, przyjechać i spotkać się ze swoimi następcami. Myślę, że to miłe. W poniedziałek w auli szkoły miał wykład Paweł Jackowski, autor książki Pokolenie bez granic. Mówił przede wszystkim o swoich wspomnieniach z czasów liceum oraz trudnościami związanymi z wejściem w dorosłe życie. Macie marzenia? Cel. Co za zaproszenie? Ręka w górę. Nie ma czego się bać tak naprawdę. Dobrze wiemy, że wszystko jest w naszych rękach i trzeba tylko zapewnić ludziom narzędzia i energię, żeby te ręce wykorzystać w dobry sposób. Zapytany o radę, jakiej udzieliłby obecnym licealistom, Paweł Jackowski mówi bez zastanowienia, że powiedziałby im, aby czerpali wiedzę garściami. Chociaż ciężko zdawać sobie z tego sprawę, będąc uczniem, to wszystko, co licealista wyniesie ze szkoły, przyda mu się w dorosłym życiu.
Szkoła to jest takie miejsce, gdzie mamy darmową wiedzę na każdy temat, z każdej dziedziny. I wiadomo, teraz się te klasy profiluje i każdy ma swoje zainteresowania, się wydaje, że to jest głupie, tego nie potrzeba, a potem jak się wyjdzie w prawdziwy świat i się ma rozmowy z ludźmi, to się okazuje, że a, szkoda, że nie wiem tego i tamtego. Także zawsze jest trochę żal za tym, że na przykład, nie wiem, będąc w klasie humanistycznej, nie czytałem więcej z fizyki. Liceum Dzibuła ukończył jeden z najbardziej znanych polskich trenerów osobistych, autor 8 książek z zakresu psychologii sukcesu, zmiany i inteligencji emocjonalnej Mateusz Grzesiak. Według niego szkoła, chociaż często niedoceniana przez uczniów, daje im podstawy, na których mogą potem budować sukces. Dopiero później zaczynamy doceniać, że gdyby nie ci nauczyciele, to by dyscypliny nie było, gdyby nie ten system, który jest dobrze zorganizowany, to byśmy nie umieli być konsekwentni, że gdyby nie różne przedmioty, których wartości nie widzimy wcześniej, to byśmy nie mogli być erudytami i później rozmawiać na każdy temat z każdym, chociaż po trochu, że gdyby nie myślenie w kategoriach ambicjonalnych, to byśmy nie potrafili później wojować świata i to jest niebywałe. Dla mnie to jest sytuacja, w której później idę i mam jakiś wywiad po portugalsku w wielkiej telewizji brazylijskiej i opowiadam o tym i tam w środku jest ciągle ten chłopak z Koszalina i to jest dla mnie niesamowite w ogóle, że ja pamiętam, że to były szlify zdobywane i to jest zawsze ogromny szacunek. Mateusz Grzesiak przekonywał uczniów Dibuła, że każdy z nich może odnieść sukces. Zrozumiałem, na czym polega wartość erudycji. Na czym polega to, że można z kimś pogadać o matematyce, o chemii, można pogadać w różnych językach, na czym polega wartość tego, że można mieć orientację na temat działania biologii i tego, że te wszystkie rzeczy, w momencie, gdy macie silny intelektualny fundament, czynią z was kogoś, kto jest Leonardo da Vinci współczesnych czasów, takiego, który ma orientację na różnych polach. Ci ludzie, holistyczne organizmy rozwinięte pod kątem materialnym i duchowym, są osobnikami, które automatycznie stają się liderami, zgodnie z prostą zasadą. Mózg wybiera na lidera zawsze tego, kto ma więcej rozwiązań niż on sam. Nie ma w Koszalinie człowieka, który nie słyszał o pierwszym LO. Na wizerunek szkoły składają się nie tylko uczniowie i grono pedagogiczne, ale także jej siedziba. Młodzi autorzy wystawy Dibuła w multiperspektywie dostali zadanie, aby przedstawić budynek szkoły z ciekawej, na co dzień niedostrzeganej strony. Patrząc z góry, z lotu ptaka, widzimy szkołę, która jest małym punktem w szerszej przestrzeni życia. Z perspektywy czołowej szkoła jest taka nasza codzienna, zwyczajna. Patrząc z dołu, z perspektywy żabiej, zdaje nam się, że jest monumentalna i swym ogromem może nawet przytłaczać. Fotografie, które są dziełem waszym, uczniów naszej szkoły, dziękuję wszystkim, pokazują tę niezwykłość naszego budynku, a poprzez budynek niezwykłość naszej szkoły. Środę szkolne koło teatralne zaprosiło uczniów i grono pedagogiczne na spektakl Śmierć porucznika Sławomira Mrożka, który młodzi aktorzy przygotowywali pod czujnym okiem nauczyciela polskiego Tomasza Stępniaka. Dodatkową atrakcją był fakt, że spektakl został odegrany na szkolnym strychu na co dzień niedostępnym dla uczniów. Okazuje się, że porucznik Ordon nie zginął, lecz żyje. Co? Ordon żyje? Jako i my żyli. To być nie może. Lecz tak jest w istocie. Zdrowie Ordona. Gdzie jest chłopiec? Chciałbym go uściskać. Co panowie na to? Dawajcie tu zucha. Ja zawsze wiedziałem, że on nie zginął. Do licha, porucznik będzie kapitanem. Lecz po rozpatrzeniu tej sprawy dokładnym. Co tu rozpatrywać? Dla regulaminu. Siądźmy panowie. Mistrzu, opowiedz nam to wszystko od początku. Jak to było? Otóż, panienka pozwoli. Ach, nie stawiam przeszkód. Rzecz nie do ukrycia i tak już wszyscy wiedzą. Może panowie znajdą jakąś radę? Zatem przedstawiam panom narzeczoną porucznika Ordona. W gronie swoich absolwentów Dibuła ma nawet nominata do Oscara. Mowa tu oczywiście o Łukaszu Żalu, autorze zdjęć do filmu Ida, nagrodzonego Nagrodą Akademii Filmowej w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego.
Myślę, że gdyby nie szkoła, to nie wiem, czy bym to wszystko umiał robić. No, w szkole się bardzo dużo nauczyłem, poznałem mnóstwo ludzi. Potem po prostu szkołę to długo pracowałem, robiłem film dokumentalny. W ramach obchodów jubileuszu uczniowie i absolwenci zostali zaproszeni na przedpremierowy pokaz nowego filmu znanego absolwenta. Podczas pokazu filmu Intruz sala kinowa była pełna, a film został nagrodzony gromkimi brawami. Po seansie Łukasz Żal spotkał się z uczniami. Ja zawsze miałem trójki do wszystkiego i była też i potem... Słyszycie? Można mieć trójki i można mieć prawie Oscara. Na głównych uroczystościach jubileuszowych w auli pierwszego LO zgromadzili się ważni goście. Emerytowani nauczyciele, przedstawiciele władz miasta i ośrodków oświatowych Koszalina. I dlatego tutaj jesteśmy, aby pokazać dumę wynikającą z pięknej historii tej instytucji i aby przeżywać wspólnie radość, że jesteśmy jej częścią. Z okazji urodzin tegoroczny absolwent Ksawery Kaliski podarował szkole utwór swojego autorstwa. Teraz Dibuła ma nawet własny polonez. Bardzo cieszę się, że teraz w tym momencie mogę przekazać na ręce pana dyrektora partyturę utworu, który w wersji oryginalnej został napisany na orkiestrę, a tutaj wiadomo z racji przyczyn technicznych został wykonany na fortepianie. Swoimi wspomnieniami ze szkolnych lat podzielił się senator Piotr Ziętarski, również absolwent pierwszego liceum w Koszalinie. Muszę Państwu powiedzieć, że tak jak powszechny język rosyjski nie był zabawny, to pan Kuczyński wykłada ten język dosłownie śpiewająco. Śpiewa. Po prostu śpiewał na piękne pieśni i tak zaraził do tego języka, że ja pokazuję się na studiach, na lektoracie, w języku rosyjskiego, a tutaj wcale nie. Absolwenci mogli spotkać się po latach i powspominać dawne czasy z byłymi kolegami z klasy, nauczycielami i wychowawcami. Rano zostali oficjalnie powitani w sali gimnastycznej swojej starej szkoły. Ta szkoła jest naszą ukochaną szkołą. Ta szkoła jest prestiżową i markową szkołą. I tę markę również i wy, absolwenci, my budowaliśmy. Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną na zjeździe absolwentów w 2000 roku, Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Liceum imienia Stanisława Dibuła przyznało tytuły honorowe trzem nauczycielom za całokształt ich pracy. Tym razem nagrodzona została polonistka Halina Michalak, anglistka Urszula Początek oraz nauczycielka muzyki Maria Dąbrowska. Wieczorem przyszedł czas na rozrywkę. Wszyscy wspólnie świętowali 11 zjazd absolwentów na uroczystym balu w hali widowiskowo-sportowej. Czas
liceum to miliony wrażeń i wspomnień, które byli uczniowie zapamiętają do końca życia. Całe liceum to jest ulubione wspomnienie. Jak patrzyłem dzisiaj sobie na moich profesorów, których, jak to się mówi, wychwalano, to ja jako ten ich absolwent mogłem to tylko tym młodym dzisiejszym uczniom naszego liceum potwierdzić. Ja jestem w tej chwili profesorem też, tyle tylko, że na Uniwersytecie w Poznaniu. I jestem tylko dlatego tym profesorem, że moi profesorowie tutaj w moim liceum nauczyli mnie tego, czego mnie nauczyli. Była dyscyplina i po latach ta dyscyplina jest wspominana bardzo miło. To moja szkoła, to moje lata młodzieńcze i właśnie dzisiaj to świętujemy z częścią naszej klasy, bo wczoraj też mieliśmy spotkanie klasowe, ale w innym miejscu, w takim gronie typowo klasowym, z noclegiem, wyjazdowe spotkanie. Powspominaliśmy, pooglądaliśmy zdjęcia. Dzisiaj byliśmy w szkole, pooglądaliśmy również dzienniki, nasze oceny, nasze uwagi. Spotkaliśmy się z naszą panią wychowawczynią, panią Urszulą Początek, którą bardzo dobrze wspominamy, bo bez niej byśmy nie umieli angielskiego. Najlepsze czasy mojej młodości, wspaniali ludzie, świetna kadra nauczycielska, dużo nauki też, dużo wyrzeczeń, ale też świetne osiemnastki. Także to są główne wspomnienia i pani Bogusia z bufetu, wspaniałe pączki z czekoladą. Najlepszym naszym wspomnieniem będzie bal maturalny. No tak, kiedy... bo tam żeśmy się, że jak powiem... No nie poznali, ale od tego się zaczęło. Tak, bo jesteśmy małżeństwem. I teraz jesteśmy od tylu lat małżeństwem, no i jakoś się to jeszcze nie zmieniło. Mam nadzieję, że się nie zmieni, no, mamy... przynajmniej się nie zanosi. Wspaniałe dzieci mamy, także... Tak, mamy świetne dzieci, także... Myślę, że... No więc jest to... To jest chyba czas, do którego wracamy, tak, nie? Jest to szkoła, z której wywodzi się nasza przyszłość, która, od której się wszystko zaczęło. Szkoła ma swój poziom i do tego poziomu trzeba się dopasować, znaleźć. I wtedy to wszystko normalnie idzie. Każda lekcja matematyki z profesorem Rudeckim była niezapomnianym wspomnieniem. Co jeszcze? Każda impreza osiemnastkowa, każda przerwa. Zawsze działo się coś wyjątkowego w tej szkole. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Koszalinie słynie ze srogiego regulaminu. Po latach absolwenci mogą się przyznać, że nie zawsze postępowali zgodnie z legendarnym statutem. Nie można było kręcić włosów, dziewczyny nie mogły kręcić włosów, oczywiście żadnego tam farbowania włosów i tak dalej, ponieważ jestem naturalnym blondynem. Po wakacjach kończyliśmy klasę biologiczno-chemiczną profesora Mieszczaka. No i wróciliśmy z wakacji, na pierwszych lekcjach, zaraz po wakacjach profesor mówi: Michalski, ale tą farbę z włosów to do następnej lekcji trzeba zdjąć. Mówię: panie profesorze, to naturalne jest, wakacje były, nie? Na języku angielskim mieliśmy zajęcia z naszą wychowawczynią. No i to były takie czasy bardzo, bardzo ostre, gdzie nie można było chodzić w kolorowych rzeczach, nie można było nosić żadnych ozdób, nie można było farbować włosów, trzeba było chodzić na granatowo, szaro, biało. No ale ja przyszłam, ubrałam kolczyki. No i niestety pani profesor mówi: Jola, proszę zdjąć, nie wolno chodzić w kolczykach. Łapanki na przykład jak tarcze trzeba było mieć. Były dni, że, no bo normalnie trzeba było chodzić z tarczą na lewym ręku, no ale już mało kto wtedy chciał chodzić i były łapanki. Czyli codziennie rano, tam 7:30 się lekcje zaczynały, widać przed wejściem do szkoły, wszyscy z nitkami szyją tarcze, a bo dzisiaj sprawdzają tarcze. Chociaż obecnym uczniom pewnie trudno w to uwierzyć, dyrektor pierwszego LO też kiedyś był licealistą i rozumie, że nawet uczniowie DWA nie zawsze zachowują się wzorowo. O, wspomnień jest mnóstwo związanych z moim pobytem w szkole. To była inna szkoła, to była szkoła z dużo większą liczbą zakazów, nakazów, ograniczeń, które my, uczniowie, próbowaliśmy, jak to zwykle bywa, obchodzić. O szczegółach nie będę mówił z oczywistych względów, ale chyba w tej szkole jest tak zawsze, że jest to swoista gra między tym, co trzeba, a tym, co by się chciało.
obchody jubileuszu pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie zakończyły się pełnym sukcesem. Był to jakiś problem organizacyjny, tym niemniej do tego przystąpiliśmy kilka miesięcy temu do tych przygotowań i użyliśmy sobie jakiś tam, powiedzmy, program, który potem dość konsekwentnie próbowaliśmy realizować. Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą. Ten znany cytat Adama Mickiewicza wita uczniów wchodzących do szkoły. Już od wielu lat wisząca na ścianie tablica przypomina młodym ludziom, że każdy z nich jest odpowiedzialny za swoją przyszłość. Ale chociaż klucz do sukcesu każdy licealista trzyma w ręce, to szkoła może ułatwić uczniowi start w życiu, dając mu solidne podstawy, na których absolwent jest w stanie budować przyszłość. Pierwsze liceum ogólnokształcące kształci ludzi wybitnych już od 70 lat.